czym są te tajemnicze okoliczności? Są to wszystkie akcje, które mogą nam się przydarzyć właśnie poza domem. Czy będzie to las, czy będzie to takie zło jak toaleta publiczna. W tej fazie, mimo już pozwalamy sobie już na dłuższe spacery, dłuższe nieobecności w domu, nadal waszym obowiązkiem jest obserwowanie i przypominanie o tym, co należy zrobić. Największy hardkor tej fazy to toalety publiczne. Wybierzcie się najpierw do toalety publicznej i pomyślcie sobie, że pierwsze, co powiecie waszemu dziecku, to nadrzędna zasada niczego nie dotykaj. Tam jest pełno rzeczy dotykania, więc najpierw przeróbcie sobie ten proces mentalnie, potem wchodzicie tam z dzieckiem. Jak korzystamy z toalety publicznej, jeśli chodzi o sprawy lżejszego kalibru? Jeśli mamy dziewczynkę, rozbieramy ją od pasa w dół. Jeśli mamy chłopca, no to cieszymy się, że możemy ściągnąć spodnie tylko odrobinę. Dziecko w butach stawiamy na toalecie na desce klozetowej i załatwiamy naszą potrzebę. W przypadku dwójki sprawa się trochę komplikuje. No i tutaj są różne szkoły. Niektórzy preferują jednorazowe nakładki na toalety, inni lubią z poświęceniem swojego kręgosłupa wykładać misterne wykładanki z papieru toaletowego na muszli. Co kto woli, istnieją też opcje hybrydowe. To, co będzie dla was lepsze, to, co będzie dla was ok, i to, co będzie dla was łatwiejsze, jest dobre. A co jeśli toalety nie ma i jesteśmy w lesie? Wtedy zawsze możemy mieć ze sobą tron. A jeśli tego tronu nie mamy, no to pozostają wszystkie zabawy w kucki z trzymaniem się drzewa, na marynarza. Natomiast nie polecałbym tego w pierwszym etapie, ponieważ dla dziecka cała ta czynność jest już i bez robienia tego w lesie stresująca. Więc jeśli idziecie do lasu, weźcie ze sobą chociaż ten tron. Przechodzimy do naszej wisienki na torcie, czyli majtek. Takiego już wprowadzenia do dorosłości. Majtki nie muszą być ani w Elze, ani w minionki. Tak naprawdę z punktu widzenia procesu jedynym wymogiem jest, żeby łatwo się zsuwały i wsuwały, żebyśmy po raz kolejny nie zrobili przypadkiem zamachu na samodzielność naszego dziecka. W majtki można dziecko wmanewrować jeszcze w taki sposób, że określimy to pewnego rodzaju narracją, że jest to sukces, miernik sukcesu. To jest takie, zobaczcie, mam majtki, już nie pielucha, jestem dorosły. Z etapem majtki nie śpieszcie się. Naprawdę, dajcie dziecku się przyzwyczaić do tego, że nosi spodnie, że wychodzicie na spacery i od waszego wyczucia zależy, kiedy powiecie sobie, że pielucha już jest wystarczająco zatartym wspomnieniem, żeby zaryzykować wciągnięcie na tyłek czegoś, co bardzo przylega i tą pieluchę najbardziej przypomina. Kiedy zakończycie fazę majtki, no to pozostaje tylko pogratulować. Macie odpieluchowane dziecko. Pozostaje faza piąta, którą możecie zacząć wcześniej, ewentualnie zacząć ją właśnie teraz, a jest to drzemka i spanie w nocy.